Nie mogą koncertować i spotykać się z publicznością, ale mogą pisać i śpiewać. Lokalni wokaliści w czasach pandemii nie próżnują. Aktualna sytuacja zainspirowała ich do napisania utworu Trzej Bracia, którego premiera już za kilka dni. Zdjęcia do teledysku zostały nagrane m.in. na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Nagrywamy wideoklip, teledysk do utworu, który napisał Artur Papierski. Jest to protest song, powiedzmy coś na kształt We Are The World. Piosenka powstała na bazie wydarzeń, które jako pierwsze wydarzyły się w Cieszynie, czyli restauracja u Trzech Braci, pamiętamy. Oni otworzyli się mimo tej panującej sytuacji. Oczywiście sanepid, policja, wszystko z każdej strony i to jakby było inspiracją do piosenki. Natomiast sama piosenka jest formą pomocy ich, bo piosenka trafia do nich i chcielibyśmy, żeby po prostu, jeśli tak piosenka będzie miała duży zasięg, żeby konto ich zasiliło trochę te kwoty, bo mają trochę kar do płacenia. Pomagamy jak możemy. Szczególnie, że w tych czasach, wiadomo, możemy tylko nagrywać, tak? Koncertów aktualnie nie mamy, ale myślę, że do tego dążymy, żeby też ludziom pokazać, żeby nawet w tych czasach coś robić po prostu, tak? Żeby zamknąć nam restaurację, ale nie zamkną nam ust. Nie, dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak. Na tym nie koniec, bo piosenka Trzej Bracia jest jednocześnie singlem promującym płytę, którą nagrywają muzycy skupieni wokół otwartego klubu Browaru Zamkowego Cieszyn. O dziwo, choć jesteśmy związani z karaoke zazwyczaj, będą śpiewane piosenki autorskie, czyli piosenki, które nigdy nie były przez nikogo śpiewane. Niektóre sami napisaliśmy, niektóre dostaliśmy od bardzo wielu uznanych muzyków. Mamy piosenkę od Marka Radulego, mamy piosenkę od Łukasza Pietrza z Kabaretu Hrabi. Naprawdę sporo dobrej muzyki na płycie, a teledysk jest jakby wstępem do tego. Premiera utworu Trzej Bracia już niedługo. Cała płyta ma się ukazać najpóźniej w maju. Też nam zależy na tym, żeby ta płyta osiągła jak największe zasięgi, nie tylko regionalne. Na płycie znajdzie się dużo piosenek związanych z Cieszynem. Mamy dużo akcentów cieszyńskich, także zachęcamy do płyty, która w kwietniu, mam nadzieję, a już najpóźniej w maju. Już są ostatnie szlify także dokładnie. Piosenki już są ponagrywane, praktycznie w całości wszystkie. Ostatnie szlify potem szukamy dobrać. Wydawcy po prostu, żeby to ubrać w taką formę naprawdę godną Cieszyna. Tak, no będzie to, jest to powiedzmy robione regionalnie, ale mamy nadzieję, że trafi to do szerszych odbiorców zdecydowanie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telerz.